był mój zamysł kobiety kobietom, bo akurat występują same panie. No, kobiety rządzą w Szklanym Domu i w kulturze, więc taki był pomysł, że kobiety dla kobiet coś przygotują na właśnie z tej okazji Dnia Kobiet. Małgorzata Biesaga, poezja śpiewana, i pani Janina Raczyńska, Kraj liryki miłosnej, recytowała swoje. Poezja pani Raczyńskiej to są, ona od niedawna pisze, to w zasadzie taki debiut poetycki, wydała jeden tomik, teraz te liryki miłosne to jest dopiero w przygotowaniu tomik. No, dużo jest odniesień do, też i do wiary, do takiego miłości w kontekście wiary katolickiej, może tak bardziej. Natomiast Małgosia Biesaga, no, pisze, sama komponuje.